Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, a nie kim jest ojciec, tylko syn. Bardzo ciekawa i niezwykle fascynująca jest ta tajemnica między ojcem a synem. Bycie synem to najpiękniejsze, co może spotkać mężczyznę. I jednocześnie bycie ojcem to najpiękniejsze, co może spotkać mężczyznę. To jest tajemnica, wielka tajemnica męskości. Polega na byciu synem i na byciu ojcem. Kto nie był synem, nigdy nie będzie ojcem. Kto nie jest ojcem, nigdy nie będzie umiał przyjąć syna. Bóg Ojciec i Syn Boży uczą nas tajemnicy człowieczeństwa, dlatego że bycie ojcem i bycie synem jest bardzo głęboko, najgłębiej jak to tylko możliwe, do samych fundamentów wpisane w relacje między ludźmi. Ojcostwo to najpiękniejsze, co może spotkać mężczyznę, ale żeby być ojcem, trzeba wpierw być synem. Trzeba poznać ojca. Ta tajemnica dla wielu dzisiejszych mężczyzn jest zakryta, ale mogą w niej uczestniczyć, jeśli wejdą w relacje z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem. To jest nadzieja dla świata bez ojców i bez synów. Do zobaczenia jutro.